Witajcie! Są na świecie konie, które zaskakują swoją rzadkością, są podziwiane za swój oszałamiający wygląd i kosztują fortunę. Elitarne i unikalne rasy koni wycenia się często na niebotyczne sumy, a niektóre z nich uchodzą za prawdziwe klejnoty. Przyjrzyjmy się najrzadszym i najdroższym koniom na świecie, z których każdy to prawdziwe dzieło natury. Któż nie zna dalmatyńczyków? Obłędnie piękne psy z czarnymi plamami na śnieżno-białym futrze. Jak się okazuje, istnieją nie tylko psy, ale i konie – dalmatyńczyki. To prawdziwy centkowany koń, który będzie w stanie zmieszać się z tłumem czarno-białych psów. To prawda, ma trochę inny rozmiar. To rzadka rasa pochodząca z Danii. Zakłada się, że jego przodkowie są pochodzenia hiszpańskiego i stamtąd ich sprowadzono. Charakterystyczna cecha tych koni to oryginalny kolor, biały, z małymi plamkami brązu i czerni rozrzuconymi równomiernie. Jednocześnie trudno znaleźć dwa identyczne konie. Pomimo faktu, że duńska rasa Knapp-Strupper pozostaje rzadka, dziś konie te można znaleźć w hodowlach, a nawet kupić na własny użytek. Zakup konia nie należy do tanich przyjemności, a utrzymanie takiego zwierzaka wymaga sporego budżetu. Oto kolejny niezwykły koń rasy Appaloosa. Ze względu na silne, muskularne nogi, Appaloosa są często używane jako konie wyścigowe do udziału w zawodach. Trudno je pomylić z jakąkolwiek inną rasą koni ze względu na centkowane umaszczenie, niczym u Lamparta. Co najważniejsze, w porównaniu do innych koni wyścigowych są dość proste w utrzymaniu. W 1975 roku Appaloosa, wyhodowany na terytorium Ameryki przez Indian, stał się symbolem stanu Idaho. Średnio jeden taki koń kosztuje około 3000 dolarów. To nie pluszowa zabawka, ale prawdziwy koń. Po raz pierwszy przedstawicieli tej rasy znaleziono w USA na terenie gór Nevada w 1898 roku. Dla naukowców nadal pozostaje tajemnicą, skąd się wzięły i jak zyskały kręcone włosy. Istnieje wiele wersji, ale niezależnie od tego, dzięki rolnikom, którzy kochają wszystko, co puszyste, wkrótce te konie można było spotkać już w całych Stanach Zjednoczonych. Mogą z łatwością wytrzymać ekstremalne spadki temperatury nawet do minus 40 stopni Celsjusza. Są sympatyczne, potulne i pracowite. Konie islandzkie to rodzima rasa koni, która zyskała popularność na tamtejszej wyspie. Zgodnie z prawem, żadne inne rasy nie mogą być do kraju sprowadzane. Konie odegrały ważną rolę w życiu kraju, były gloryfikowane w mitach i legendach, obdarzone magicznymi mocami i szanowane. Podczas kampanii Wikingów ich życie bezpośrednio zależało od koni. Dobry koń odgrywał ważną rolę w bitwie, niósł swojego jeźdźca i ratował go z pola bitwy. Zabici wojownicy byli grzebani razem z wiernym zwierzęciem. Surowy klimat Islandii przez wieki kształtował charakter tych koni. Przetrwanie w zimowych warunkach nie było łatwe, dlatego konie islandzkie charakteryzują się inteligencją. Przez wieki ewolucji te małe zwierzęta musiały pokonywać silne prądy rzeczne, przechodzić przez lód i unikać ostrych skał. Pod warstwą śniegu musiały szukać też trawy. To uczyniło je wytrzymałymi i odpornymi stworzeniami. Cena konia islandzkiego zależy od wielu czynników. Jeśli kupicie go na wyspie i tam pozostawicie, koszt będzie dość niski. Prawie każdy w kraju ma konia i zwyczajowo daje się go dzieciom w prezencie. W przypadku importu wszystko wydaje się być bardziej skomplikowane, a cecha waha się wówczas od 4 do 5 tysięcy dolarów. Rasa fryzyjska to rasa, która jest słusznie uchodząca za jedną z najpiękniejszych i najbardziej niezwykłych współczesnych ras na świecie. Jej ojczyzna to prowincja Fryzja na północy Holandii. Duże i eleganckie konie mogą mieć tylko kruczoczarne umaszczenie. Rasa fryzyjska charakteryzuje się niezwykle gęstą, długą grzywą i ogonem, które nie są strzyżone przez całe życie, a także szczotkami na nogach. Dobrze, że te konie są pod opieką ludzi, bo tak długie włosie bardzo trudno utrzymać w idealnym porządku, zawsze coś się plącze. Kruczoczarne konie z kudłatymi nogami, długimi kręconymi grzywami i satynowymi pasemkami na potężnych mięśniach często występują w filmach, błyszczą w sporcie, a nawet powożą powozami rodzin królewskich. Bardzo lubią też sesje zdjęciowe.
Te wspaniałe konie nie bez powodu nazywane są czarnymi perłami. Są naprawdę niczym szlachetna i elegancka biżuteria. Cena konia rasy fryzyjskiej zaczyna się średnio od 10 tysięcy dolarów i nie ma górnej granicy. Wszystko zależy od rodowodu. Nawiasem mówiąc, ogier fryzyjski o imieniu Frederick the Great, prawdziwy wzorzec końskiego piękna, ma własną stronę na Facebooku z ponad 15 tysiącami obserwujących. Te przystojne konie mają godnego konkurenta. Tinker to silny, muskularny i niewielkich rozmiarów koń wyhodowany w Irlandii. Inna nazwa to cygański koń zaprzęgowy. Rasa okazuje się dość młoda i do niedawna była nieznana poza Irlandią, ale szybko zdobywając popularność na całym świecie stała się sławna, a obecnie stanowi jedną z najpiękniejszych i najdroższych ras na świecie. Koszt ogierów rasy Tinker waha się od 10 tysięcy do 25 tysięcy dolarów. Dla porównania cena zwykłego ogiera wynosi około 800 dolarów. Duży wpływ na powstanie rasy mieli cyganie, ponieważ dzięki ich koczowniczemu trybowi życia konie te stały się łatwe w utrzymaniu, wytrzymałe i silne, ale jednocześnie zaskakująco spokojne i zrównoważone. Soraya to bardzo rzadka rasa koni, a co za tym idzie, jest też droga. Na podmokłych równinach między rzekami Sor i Raya w Portugalii w 1920 roku zoolog Rui de Andrade spotkał stado dzikich koni, stąd też nazwa rasy Soraya. Obecnie rasa ta pozostaje na skraju wyginięcia, istnieje tylko około 200 osobników, dlatego hodowcy starają się rozmnażać te zwierzęta, aby zachować ten gatunek. Długie, cienkie uszy z ciemnymi znaczeniami, czarny pasek na grzbiecie wzdłuż kręgosłupa, poprzeczne paski przypominające zebrę na nogach – tak wygląda ten mały koń. Pomimo prostego wyglądu, rasa ta uchodzi za jedną z najbardziej wytrzymałych. Konie te łatwo przystosowują się do trudnych warunków klimatycznych, mają przyjazny charakter, chętnie nawiązują kontakt i są łatwe w treningu. Obecnie źrebięta tej rzadkiej rasy są starannie selekcjonowane, tylko nieliczne stają się w przyszłości ogierami hodowlanymi. Koszt źrebaka wynosi od 20 do 30 tysięcy dolarów. Każdy przynajmniej raz słyszał o arabskich koniach wyścigowych. To jedna z najstarszych i najdroższych ras koni. Wyhodowali ją Beduini na przełomie IV i V wieku na terenach Półwyspu Arabskiego w trudnych warunkach pustynnych. Konie charakteryzują się prawidłową i szczupłą budową, bardzo silnym zdrowiem i niezwykłą wytrzymałością. Przy stosunkowo niewielkim wzroście i wadze koń może nieść na swoim grzbiecie ciężkiego jeźdźca, pokonując odległości rzędu 150 km. Uważa się, że na świecie nie ma tak wielu prawdziwych koni czystej krwi arabskiej, tylko kilka tysięcy sztuk. Cena takiego zwierzęcia zależy od rodowodu, jakości rodziców i samego konia. Najdroższe są konie o czarnym umaszczeniu. Koń pełnej krwi z rodowodem może kosztować od 1 miliona dolarów. Najdroższy ogier arabski osiągnął cenę 11 milionów dolarów. Konie kolorowe to naprawdę istniejąca rasa. American Paint Horse to bardzo młoda rasa koni wyhodowana w latach 40. ubiegłego wieku w USA poprzez skrzyżowanie Quarter Horse i koni pełnej krwi angielskiej. Ich charakterystyczna cecha to centkowane umaszczenie składające się z białych i ciemnych plam. Konie te są wykorzystywane głównie do pracy na ranczu, imprez sportowych, spokojnych spacerów i polowań. American Paint Horse kosztuje około 23,5 tysiąca dolarów. Co za uszy? To pierwsza myśl, gdy spotyka się te właśnie konie. Niezwykłe uszy są wygięte do wewnątrz tak, że ich czubki łączą się ze sobą. Dzięki takiej budowie anatomicznej konie te mają doskonały słuch. Więcej zwierząt charakteryzuje się piękną sylwetką, wytrzymałością i lojalnością wobec swojego pana. Marwari to rasa koni wyhodowana w Indiach i uważana jest za skarb narodowy. W średniowieczu konie Marwari były wykorzystywane przez indyjską armię podczas wojen. Dziś ogiery uczestniczą w świętach religijnych i rytuałach, występach cyrkowych i festiwalach. Ubrane są w kolorowe stroje ceremonialne. Od czasów, gdy konie Marwari dokonywały wojskowych wyczynów, aż do lat 30. XX wieku, populacja tych koni stale się zmniejszała. Rasa była na skraju wyginięcia, a problemu tego nie udało się rozwiązać do dziś. Ich eksport z kraju pozostaje zabroniony, dlatego trudno jest kupić konia tej rasy. Ale jeśli zdecydujecie się na zakup konia Marwari, musicie uzbroić się w gotówkę i zapłacicie za niego znacznie więcej niż za inne rasy.
Koń Akhalteke to jedna z najstarszych ras koni. Nie ma ich zbyt wielu. Te spektakularne konie pochodzą z Turkmenistanu i są rzadko spotykane poza granicami kraju. Gdy zobaczycie tego konia, nie pomylicie go z innymi rasami. Elegancja, piękno i wdzięk, szczupłe, elastyczne, bez jednej kropli tłuszczu ciało, jedwabista satynowa sierść, cienka skóra – to wyróżnia te konie. Konie pustynne są znane ze swojej szybkości i wytrzymałości. Są zdolne do długich i wyczerpujących podróży bez zatrzymywania się na jedzenie czy picie. Konie Akhalteke są rzadkie same w sobie, ale umaszczenie Izabella to już prawdziwa rzadkość. Rodzą się tylko w 2,5% przypadków. Ogier o kremowym umaszczeniu, mieniący się w słońcu niczym złoto, to prawdziwy cud. Koń z krótką sierścią o kolorze mleka, z delikatną różową skórą, unikalnym niebieskim kolorem tęczówki oka uchodzi za luksus godny samych królów. Wiele osób pragnie go posiadać, ale niełatwo jest kupić konia w takim kolorze. Nie ma ich zbyt wiele na świecie i kosztują fortunę. Koszt jednego zwierzęcia to nawet 2 do 3 milionów dolarów. Uważa się, że taki koń przynosi szczęście swojemu właścicielowi. Koń pełnej krwi angielskiej to silne i piękne zwierzę, od wieków hodowane specjalnie do wyścigów. Uważa się go za najszybszego konia na świecie, rozwija prędkość do 60 km na godzinę. Przedstawiciele tej rasy wygrali wiele wyścigów, zwierzęta te mają oszałamiającą urodę. Wysokie, posągowe, nieco brutalne w wyglądzie konie mają wybuchowy, niezależny temperament, dobrze nadający się do treningu. Taki koń może kosztować dziesiątki milionów dolarów. Najdroższy koń na świecie to właśnie przedstawiciel angielskiej rasy koni pełnej krwi. Był to koń o imieniu Frankel. Koszt ogiera u szczytu jego kariery oszacowano na 200 tysięcy dolarów. Właścicielem tego konia został saudyjski książę Khalid Abdullah. Inny rasowy przedstawiciel rasy angielskiej, Sharif Dancer, w 1983 roku znalazł nabywcę na aukcji za iście astronomiczną kwotę 40 milionów dolarów. Kupił go również szejk z Arabii Saudyjskiej. Jak widać, koń to nie tylko środek transportu, to także lukratywna inwestycja. Ogier Fusaichi Pegasus, zakupiony w 1997 roku przez Japończyka Fusao Sekiguchi za 4 miliony dolarów, 3 lata później został sprzedany bogatemu Irlandczykowi za 60 milionów dolarów. I to wszystko na dziś. Jeśli to wideo Was zainteresowało, możecie je polubić i podzielić się opiniami w komentarzach. Do zobaczenia wkrótce!